Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mateusz Woiński, jestem adiunktem w Katedrze Prawa Karnego w Akademii Lona Koźmińskiego w Warszawie. I chciałem zaprosić Państwa na pierwszy z cyklu wykładów, które noszą tytuł Zaułek Morderców. To są zajęcia poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianego prawa karnego, czy jakby powiedzieli karniści prawa karnego sensu largo. I będą dotyczyły, czy obejmowały zagadnienia nie tylko związane z odpowiedzialnością karną, z zagadnieniem wymiaru kar i temu podobne, czyli to co zwykle państwu z prawem karnym się kojarzy, ale zostaną w trakcie tego cyklu wykładów poruszone również zagadnienia związane z postępowaniem karnym, czyli z procedurą. To znaczy tym w jaki sposób prowadzić czynności w ramach postępowania przygotowawczego czy potem postępowania sądowego, żeby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ale także takie zagadnienia, które mają charakter bardzo praktyczny i są związane z taką gałęzią nauki, nazwaną kryminalistyką, której funkcja polega na zabezpieczeniu czy możliwości zapewnienia wykrycia i zabezpieczenia śladów na potrzeby potem postępowania dowodowego, a zatem po to, aby w toku postępowania karnego można było udowodnić, że czyn został popełniony i że popełniła go określona osoba i w ten sposób umożliwić pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. No ale także zagadnienia o charakterze kryminologicznym, to znaczy dotyczące tych wszystkich kwestii, które odnoszą się do sprawców przestępstw, no i wiktymologicznych, czyli tych, które odnoszą się do ofiar. Ja zajmuję się przede wszystkim tak zwanym prawem karnym materialnym, które prawdopodobnie jest, dla państwa naj, jest przez Państwa najlepiej rozumiane na takim poziomie intuicyjnym i na pewno macie mnóstwo skojarzeń z prawem karnym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Czy, czy mnóstwo takich skojarzeń z prawem karnym sensu stricto państwo macie. Gdybym zadał teraz wam pytanie dotyczące tego, z czym prawo karne wam się kojarzy, to najprawdopodobniej statystycznie rzecz biorąc, to też wynika z, z doświadczenia, ponieważ m, prowadzę bardzo często zajęcia dla licealistów, i one sprawiają mi wielką radość, jednocześnie czy, czy również dlatego, że dostaję od nich taką informację od osób no, trochę jednak ode mnie młodszych, y, co aktualnie, czy jakie zagadnienia aktualnie związane z prawem karnym y, są, są dyskutowane. Więc zazwyczaj y, odpowiedzi udzielane są dwie. Z prawem karnym kojarzy się przestępstwo, czy pojęcie przestępstwa. I drugie, co jest zupełnie oczywiste, bo sama nazwa tej gałęzi prawa na to wskazuje, kara. No oczywiście. Odpowiedzi udzielane są różne i tych odpowiedzi jest całe mnóstwo. Najpowszechniejsze w takim pierwszym rzucie skojarzenia są związane z serialami transmitowanymi przez polskie i zagraniczne stacje telewizyjne. To jest skojarzenie oczywiście dobre, natomiast sprawia prowadzącym zajęcia z prawa karnego. Taki kłopot że często wypacza obraz rzeczywistości. To niestety, chciałoby się powiedzieć, jest obraz wypaczony, bo on pozwala założyć, że w ciągu 30 minut sprawca zabójstwa zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zostanie wydany wyrok skazujący i ta osoba rozpocznie odbywanie kary. To jest też mylące w przypadku tych wszystkich produkcji telewizyjnych, nie tylko, nie tylko seriali, ale w tym sensie one zaburzają rzeczywistość czy postrzeganie rzeczywistości, że wmawia się ludziom oglądającym, że w ciągu 30 minut można wykryć w ogóle sprawcę i zabezpieczyć dowody, które, których zabezpieczyć w rzeczywistości byłoby niezwykle trudno. No, jako drugie w kolejności zazwyczaj pojawia się pojęcie przestępstwa. Jako trzecie pojęcie kary. I chciałbym, żebyśmy na moment zatrzymali się przy. W tym pojęciu, i spróbowali jakoś zrekonstruować albo stworzyć sobie definicję tego właśnie pojęcia. To znaczy, pokrótce powiedzieć o tym, czym jest kara, no bo przecież wokół tego pojęcia, czy wokół tego zjawiska porusza się całe prawo karne. No, prawa, kara nie jest z pewnością, z pewnością jakąś przyjemnością, więc to moglibyśmy wykluczyć. Przyjemność to jest żadna. Wydawałoby się raczej, że jest to pewna dolegliwość. No, takie jest chyba zamierzenie ustawodawcy karnego. Kara ma być pewną dolegliwością. Jakbyśmy się zastanowili nad tym, w czyim imieniu jest wymierzana, to oczywiście czasami pojawiają się odpowiedzi, no w imieniu pokrzywdzonego albo w imieniu prawa. Konwencja w Polsce jest inna. Wyroki zapadają w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem moglibyśmy powiedzieć, że kara jest to jakaś dolegliwość, ale ona jest wymierzana w imieniu państwa. Niektórzy mówią nawet, że państwo ukradło ludziom konflikt, dlatego że w XII wieku przepisów karnych było znacznie mniej i zazwyczaj jakaś odpowiedzialność, którą obecnie kojarzymy z odpowiedzialnością karną, była realizowana na takiej płaszczyźnie cywilnej czy cywilnoprawnej. Czyli opierała się na pewnej odpowiedzialności przede wszystkim odszkodowawczej. No więc kara to jest dolegliwość wymierzana w imieniu państwa. No i to jest niewątpliwe, że w słowie kara albo ukarać albo ukarzę cię, jest pewien ładunek emocjonalny. I to nie jest emocja pozytywna, bo to jest wyraz potępienia. Potępienia czynu, którego dopuścił się sprawca. A skoro jest to wyraz potępienia, no to istnieją tacy sprawcy, których potępić nie można. I tutaj zazwyczaj odpowiedzi udzielane przez moich studentów czy osoby biorące udział w wykładzie są jasne. Nie można potępić osób należących do dwóch kategorii. Pierwszą to są osoby chore psychicznie, osoby, które charakteryzują się pewnym niedorozwojem umysłowym. Krótko mówiąc osoby, którym nie można postawić zarzutu, że się zachowały niezgodnie z prawem, dlatego że one nie mogły pokierować swoim postępowaniem albo nie mogły rozpoznać znaczenia swojego czynu, one nie mogły stwierdzić, że to co robią jest złe, że jest negatywnie oceniane społecznie. Albo że są to zachowania, które są przez prawo karne, m, przez prawo karne no, jakby zdefiniowane czy objęte karalnością. Takie osoby są w prawie karnym nazywane niepoczytalnymi. To jest, I to jest pierwsza kategoria sprawców, to są osoby niepoczytalne. To jest pierwsza kategoria sprawców, którzy są niezdolni do poniesienia odpowiedzialności karnej. Właśnie z tych względów, że im nie można postawić zarzutu, że zachowały się niezgodnie z prawem. No druga kategoria to są osoby pod jakimś względem podobne do niepoczytalnych. To są osoby, które ze względu na wiek, to jest yy, ta cecha decydująca, nie osiągnęły jeszcze takiego etapu rozwoju emocjonalnego czy intelektualnego, żeby można im było postawić zarzut, właśnie, że zachowały się niezgodnie z prawem. No trudno sobie wyobrazić, system prawny, w którym obowiązują przepisy karne, które przewidują na przykład karę 25 lat pozbawienia wolności dla pięciolatka za to, że wydłubał oko koledze podczas zabawy w piaskownicy. No oczywiście tutaj jakąś odpowiedzialność być może powinni ponieść rodzice. Być może należałoby zastosować wobec takiego, takiego, takiej osoby nieletniej jakieś środki wychowawcze, chociaż w przypadku pięciolatka, no to ja nie mam żadnego doświadczenia, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast prawo karne ze względu na to, jaką dolegliwość przewiduje, czy jaka dolegliwość w prawie karnym jest wymierzana, no to, byłoby, to, to, to byłaby już, mówiąc kolokwialnie, pewna przesada. Rozmaicie w różnych ustawodawstwach ten wiek się określa. W przypadku polskiego prawa karnego warunkiem poniesienia odpowiedzialności karnej jest osiągnięcie przez sprawcę 17 roku życia w chwili czynu. Znaczy, Krótko mówiąc, jeżeli mamy sprawcę, który po ukończeniu 17 roku życia dopuszcza się na przykład kradzieży, to on może ponieść odpowiedzialność karną co do zasady. W niektórych przypadkach, w przypadku niektórych przestępstw, szczególnie karygodnych czy szczególnie szkodliwych społecznie, możliwe jest poniesienie odpowiedzialności karnej również przez sprawcę, który ukończył 15 rok życia w chwili czynu. Tutaj chodzi o kilka przestępstw. O zabójstwo, to jest oczywiste i prawdopodobnie większość z was, czy większość z was będzie miała takie skojarzenie, że w przypadku zabójstwa ta granica wieku powinna być niższa. Podobnie będzie w przypadku na przykład przestępstwa rozboju, czyli takiego, które polega na, na dokonaniu kradzieży przy użyciu na przykład przemocy. Podobnie będzie przy zamachu na życie prezydenta. Podobnie będzie w przypadku przestępstwa zgwałcenia. No i kilka innych jeszcze przestępstw jest wymienionych w przepisie. I one, w przypadku popełnienia takich przestępstw przez 15-latka, poniesienie przez niego odpowiedzialności karnej jest możliwe. No i czasami jest tak, że mamy sprawcę, który ukończył 17 rok życia, ale nie ukończył 18 i popełnia jakieś przestępstwo. Takiego małego kalibru można byłoby powiedzieć. Takie przestępstwa małego kalibru są nazywane występkami w odróżnieniu od zbrodni, czyli od tych przestępstw, które są zagrożone najsurowszymi karami. Takiego sprawcę w pewnych sytuacjach można potraktować jak tzw., jako tak zwanego nieletniego. Nieletni to jest co do zasady, tak moglibyśmy sobie uprościć, osoba, która w chwili czynu nie ukończyła, 17, nie ukończyła 17 roku życia. No więc wiemy, czym jest kara, jest jakąś dolegliwością, ale nie wiemy jeszcze, jakie kary są przewidziane w polskim kodeksie karnym, bo chciałbym, żebyśmy do niego na razie się ograniczyli. Dolegliwości ponoszone przez sprawców są rozmaite. Najbardziej charakterystyczna dla prawa karnego jest kara, która nie nosi nazwy kary więzienia ani kary aresztu, bo prawidłowa jej nazwa to jest kara pozbawienia wolności. Pozbawienie wolności. No i rozmaicie tutaj prezentują się widełki w zależności od tego, jakie przestępstwo zostało popełnione. No bo przecież kodeks karny nie składa się z jednego przepisu. No, trudno sobie wyobrazić, że jakieś normalne funkcjonowanie w państwie, w którym obowiązywałby kodeks karny składający się z jednego przepisu i ten przepis brzmiałby na przykład, kto czyni źle, podlega karze. Skoro dolegliwość ponoszona przez sprawcę jest tak intensywna, no, jak wymierzenie kary pozbawienia wolności, przecież wiadomo na czym to polega. No, ta kara polega na tym, że jakaś osoba w zakładzie karnym odbywa, jakiś, czy przysiaduje jakiś czas. Ta kara, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, trwa najkrócej jeden miesiąc, to już jest ogromnie dużo i nie przekracza, chyba że ustawa stanowi inaczej, 15 lat. 15 lat zamknięcia w zakładzie karnym, no to jest ogromna dolegliwość i to nie wszystko, dlatego że polskie prawo karne przewiduje też bardziej dolegliwe kary związane z pozbawieniem wolności. Karę 25 lat pozbawienia wolności i karę, która jest nazywana kolokwialnie dożywociem, ale prawidłowa jej nazwa brzmi kara dożywotniego pozbawienia wolności. No i oczywiście, Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nawet osoba skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności niekoniecznie będzie tam siedziała do końca życia, bo istnieją rozmaite dodatkowe instytucje, które umożliwiają skrócenie tego okresu. Mówi się wyszedł za dobre sprawowanie. No, używa się takiego, takiego sformułowania w języku potocznym. Jak się mówi, wyszedł za dobre sprawowanie. To znaczy, że ta osoba została, skorzystała z takiego dobrodziejstwa nazwanego warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary. Co do zasady po upływie 25 lat dopiero odbywania tej kary można z takiej instytucji skorzystać. Troszeczkę krócej będzie w przypadku tych krótszych kar związanych z pozbawieniem wolności. No ale jednak co do zasady cały ten okres powinien przez sprawcę zostać odbyty, czy cała ta kara powinna być odbyta w zakładzie karnym. No ale na razie mamy tylko trzy. Jeszcze dwie zostały, do, żeby wyczerpać temat. Istnieje dolegliwość, to też wszystkim się wszystkim z prawem karnym kojarzy, w szczególności z odpowiedzialnością za wykroczenia. To jest kara, jakaś dolegliwość majątkowa. No, ona godzi w interesy majątkowe osoby skazanej. Ta kara jest nazwana karą grzywny. Żeby uzmysłowić Wam. Mniej więcej, przynajmniej jaka to jest skala, czy jaka to jest dole jak, jak yy, wielka to jest dolegliwość ponoszona przez sprawcę, bo wydawałoby się, że kara miesiąca pozbawienia wolności jest bardziej dolegliwa niż kara grzywny, no nie wszyscy sprawcy, czy nie, nie wszystkie osoby skazane tak właśnie, tak właśnie uważają. Yy, jeżeli by przeliczyć, bo w taki szczególny sposób karę grzywny się wymierza w, yy, w Polskim Kodeksie Karnym, jeżeli by przeliczyć to na kwoty, to minimalna wysokość kary grzywny wynosi 100 zł a maksymalna jej wysokość wynosi milion 800 tysięcy. To już jest sporo. Na dodatek w przypadku niektórych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu te maksymalne widełki wynoszą jeszcze więcej, bo one wynoszą 2000 razy mm, 300. A skoro tak, to maksymalny wymiar to jest 6 milionów złotych. No to jest ogromna dolegliwość. No i istnieje jeszcze jedna kara. Kojarzona przede wszystkim z prawem, z prawem amerykańskim czy z systemem Common Law, gdzie bardzo często stosowana jest kara prac na cele społeczne. Taka kara w polskim kodeksie karnym istnieje, ona jest nazywana karą ograniczenia wolności. Czyli ograniczenie wolności. Ile trzeba pracować? No, trzeba pracować od miesiąca do 12. I w, każdego, w każdym miesiącu trzeba przepracować od 20 do 40 godzin. Jakieś oddziaływanie na pewno wychowawcze czy takie prewencyjne, ta kara ma. To jest kara ograniczenia wolności. No ale to nie wszystko. Prawo karne przewiduje mnóstwo innych dolegliwości, które może ponosić sprawca. Przecież zdajemy sobie dokładnie sprawę z tego, że poza karami istnieją jeszcze jakieś tak zwane środki karne, które potrafią czy, czy których funkcja jest rozmaita, natomiast mogą stanowić ogromną dolegliwość dla sprawcy. Co należałoby zrobić, czy jakiś środek karny zastosować w stosunku do sprawcy, który został skazany na, za, powiedzmy, łapownictwo bierne. Jakiś wojewoda przyjmuje korzyści majątkowe za wydawanie odpowiednich y, decyzji administracyjnych. Albo jakaś inna osoba, która pełni funkcję publiczną. No jeżeli wmierzy się kary grzywny, to ryzyko, że ta osoba ciągle będzie swoją działalność, działalność prowadziła, mimo to, że poniosła pewną dolegliwość, poniosła pewną karę, to ryzyko jest jednak wysokie. Wobec takiej osoby należałoby orzec jakiś zakaz, zakaz prowadzenia, no właśnie, zakaz wykonywania jakiejś funkcji w stosunku do osoby, która popełnia jakieś przestępstwo związane no, naruszające wolność seksualną osób małoletnich, należałoby orzec zakaz prowadzenia tego rodzaju działalności albo wykonywania określonego zawodu. Co zrobić ze sprawcą, który prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości no i zagraża bezpieczeństwu innych użytkowników dróg? Wobec takiej osoby, no mówi się kolokwialnie, należałoby jej zabrać prawo jazdy. Taki środek karny jest nazywany znowu zakazem prowadzenia pojazdów. Jaką dolegliwość należałoby wymierzyć osobie, która uzyskała jakąś korzyść majątkową w wyniku swojej działalności przestępczej, na przykład dokonała kradzieży, oszustwa i temu podobnych? Jeżeli tych pieniędzy albo tych przedmiotów nie można zwrócić osobie uprawnionej, to trzeba by ją zastosować wobec niej taką instytucję, która jest kolokwialnie nazwana konfiskatą, i pewnie to słowo jest wam znane. Natomiast w prawie karnym taka instytucja, taka instytucja jest nazwana przypadkiem. Mnóstwo innych. Zakaz stadionowy to jest temat topowy. To jest temat bardzo aktualny. No, w tej chwili zakończyły się rozgrywki ekstraklasy, więc nie byłoby to tak odczuwalne, ale wiadomo, na czym ta dorgiwość polega. Taka osoba nie może brać udziału. W imprezach masowych, na przykład w, w meczach jakiejś drużyny piłkarskiej albo meczach, meczach drużyny narodowej. Mnóstwo innych. No można było, byłoby je mnożyć niemalże w nieskończoność. To wszystko są dolegliwości przewidziane przez prawo karne. No i teraz kwestia kluczowa. Za co? Za co można odpo tę odpowiedzialność karną ponieść? Można ją ponieść tylko wtedy, jeżeli sprawca dopuści się przestępstwa. Teraz o przestępstwie można mówić co najmniej na trzy sposoby. Można mówić o przestępstwie jako o jakimś zjawisku ontologicznym, o jakiejś zaszłości, o jakimś zdarzeniu historycznym. O tym, co się wydarzyło. I można precyzować rozmaite elementy związane z tym zdarzeniem. Można na przykład powiedzieć tak: w dniu 1 listopada 2011 roku Jan Kowalski. Na skrzyżowaniu Alei Ken i Płaskowickiej dopuścił się kradzieży. Ukradł w celu, czy zabrał w celu przywłaszczenia telefon komórkowy, jakiejś tam marki o wartości 1000 złotych, i zrobił to na szkodę Jana Nowaka. Wtedy będziemy mówić, czy mówiąc w taki sposób, jak ja przed chwilą powiedziałem, mówimy o przestępstwie jako o jakiejś jednej zaszłości, o jednym zdarzeniu historycznym. Można je zorientować w czasie i przestrzeni, wskazać sprawcę, wskazać pokrzywdzonego. To jest jedna opcja. Druga możliwość to jest mówienie o przestępstwie jako o jakiejś całej kategorii zachowań, które są do siebie podobne. Można na przykład ogólnie rzecz biorąc powiedzieć tak, że kradzież jest przestępstwem. Można powiedzieć, że znieważenie jest przestępstwem. Można powiedzieć, że zniesławienie jest przestępstwem, że rozbój, że zabójstwo i temu podobne. Mówimy wtedy o przestępstwie jako Właśnie o kategorii zachowań podobnych, a żeby być precyzyjnym, można byłoby mówić o tak zwanych typach przestępstw. No, kradzież jest, nic innym, jest niczym innym jak typem przestępstwa. Istnieją rozmaite wariacje na temat jednego. Mamy jeden bardzo krótki, najbardziej syntetyczny chyba przepis w kodeksie karnym artykuł 148 paragraf 1, który brzmi tak. Kto zabija człowieka podlega karze? No i tutaj są wymienione kary, to jest kara pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. A w kolejnych paragrafach i w kolejnych artykułach mamy wariacje na temat zabójstwa. Na przykład w paragrafie drugim, kto zabija człowieka z użyciem materiałów wybuchowych, podlega wyższej karze. Czemu to robi ustawodawca? Czemu wprowadza tak zwane typy kwalifikowane? No, dlatego, że uważa, że w pewnych warunkach, Istnieje potrzeba zapewnienia wyższej kary, takiego zapewnienia w cudzysłowie, ale stworzenia możliwości ukarania surowiej albo wyłączenia możliwości ukarania łagodniej takiej osoby, która dopuszcza się czynu, który jest bardziej szkodliwy społecznie. To są tak zwane typy kwalifikowane. Typ podstawowy, zabójstwo, bardzo syntetyczny. Typ kwalifikowany. Kto zabija człowieka w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie? I koniec. I dalej ustawodawca nie podpowiada już nic, pozostawiając mm, nauce prawa karnego czy przedstawicielom nauki prawa karnego i orzecznictwu doprecyzowanie tego, co się rozumie przez tę motywację, która zasługuje na szczególne potępienie. Na przykład zabicie kogoś za wynagrodzeniem jest taką motywacją? No, w orzecznictwie przyjmuje się, że tak. Ale czasami przewidywane są też typy tak zwane uprzywilejowane. Co to znaczy? No, to znaczy, że taki, sprawca tego rodzaju przestępstw jest traktowany łagodniej, w sposób, można byłoby powiedzieć, uprzywilejowany czy bardziej uprzywilejowany niż mm, sprawca przestępstw w tak zwanym typie podstawowym. Bo o nim jeszcze nie wspomnieliśmy, to jest ten, który stanowi punkt wyjścia. Jakie mamy przykłady typów uprzywilejowanych? Zabójstwo w afekcie, to kojarzą wszyscy. Przestępstwo czy przepis brzmi mniej więcej tak. Kto zabija człowieka. Pod wpływem silnego strachu lub wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. To no jest zagrożone niższą karą, karą pozbawienia wolności, yy, której dolne widełki są niższe yy, niż w przypadku typu podstawowego zabójstwa. Tak zwane dzieciobójstwo. Matka, która zabija dziecko w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu podlega niższej karze. Tam akurat podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Popatrzcie. Zagrożenie karą od 3 miesięcy do 5 lat za dzieciobójstwo. No po co jest ten typ? Ten typ jest po to, żeby uwzględnić szczególną sytuację, w której znajduje się matka. Ona musi zabić to dziecko swoje w okresie porodu i pod wpływem przebiegu tego porodu, czyli w warunkach tzw. szoku poporodowego. Górne widełki wynoszą 5 lat, a za zabójstwo w typie podstawowym dolne wynoszą 8. Jak ogromna to jest różnica? Od 8 do 15, 25 żywotnie. Różnica jest ogromna. Podobnie będzie w przypadku tak zwanego przestępstwa, tak przestępstwa zwanego zabójstwa eutan eutanatycznego. Jak brzmi przepis? Kto zabija człowieka pod wpływem współczucia dla tej osoby i na jej żądanie? I znowu, zagrożenie karą jest takie samo, jak w przypadku dzieciobójstwa. Od trzech kara pozbawienia wolności. Grozi za to przestępstwo od trzech miesięcy do 5 lat. Więc można mówić o przestępstwie jako o całej kategorii zachowań podobnych. Dzieciobójstwa to jest. Typ przestępstwa. To jest nic innego jak całe, cały zestaw, można powiedzieć tak abstrakcyjnie, że dzieciobójstwa są przestępstwami. Tak. Kradzieże, rozbój, wymuszenie rozbójnicze podobne. No i wreszcie to jest ten wątek, nad którym chciałbym dzisiaj się pochylić dłużej i na który chciałbym poświęcić sporo czasu. To jest trzeci sposób rozumienia pojęcia przestępstwo. Mówi się mianowicie o przestępstwie jako o pewnym pojęciu, które zawiera elementy, które umożliwiają i warunkują jednocześnie możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej konkretnego sprawcę w konkretnej sytuacji. Jakie to są elementy? No, definicji przestępstwa jest mnóstwo, dlatego że trudno znaleźć przepis ustawy karnej czy przepis kodeksu karnego, który by jednoznacznie przesądzał o tym, jakie elementy powinny się tam znajdować. One są rozmaicie nazywane. Będziemy się posługiwać taką definicją, która jest chyba najpowszechniej w tej chwili w nauce polskiej stosowana. Paradoks jej być może polega na tym, że tradycyjnie jest ujmowana czy określana definicją trójelementową. W rzeczywistości, jak widzicie, ma pięć elementów. No i pokrótce opowiedzmy sobie o każdym z nich. Przestępstwo, przestępstwo jest przede wszystkim czynem człowieka. Być może doprecyzowanie, że chodzi o czyn człowieka, akurat jest zupełnie zbędne, bo trudno sobie wyobrazić tak z językowego punktu widzenia zdanie: krowa coś uczyniła albo pies coś uczynił. Natomiast jest to uwaga bardzo istotna. Co to jest czyn? Zwykle mówi się, że czyn to jest jakieś działanie albo zaniechanie. Działanie, czyli pewna aktywność, a zaniechanie to pewna pasywność. Przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że można ponieść odpowiedzialność karną za jakieś zaniechania, na przykład za nieudzielenie pomocy osobie, która znajduje się w jakiejś sytuacji zagrożenia dla jej życia albo zdrowia. Oczywiście, wtedy tylko, kiedy sami się nie narazimy wtedy w takiej sytuacji, udzielając pomocy na takie niebezpieczeństwo, no ale możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej nie budzi wątpliwości. Co więcej, można sobie wyobrazić dokonanie zabójstwa przez zaniechanie. Matka, która głodzi dziecko przez trzy tygodnie i powoduje jego śmierć. No, ona zaniechała wykonanie pewnego obowiązku. A skoro tak, to może ponieść odpowiedzialność przy spełnieniu pewnych warunków za zabójstwo przez zaniechanie. Jeżeli mówimy, że to musi być czyn, to znaczy, że to musi być jakieś zewnętrzne zachowanie się człowieka. To znaczy, nie można ponieść odpowiedzialności karnej za swoje myśli, za swoje poglądy, przekonanie i temu podobne. Gdybym przyszedł tutaj dzisiaj na wykład i intensywnie myślał o tym, że osoby obecnie potępiane, a no, decydujące w okresie II wojny światowej, na przykład generałowie armii, armii niemieckiej, którzy dopuszczali się jakichś zbrodni wojennych, powiedzmy, Powinni byli nie zostać skazani po wojnie. W zasadzie to fatalne jest, że ta wojna w ogóle się skończyła. Jeżeli bym tylko o tym myślał, to odpowiedzialności karnej ponieść nie mogę. Natomiast gdyby było tak, że ja do tych swoich przekonań chcę przekonać inne osoby i pojawiam się na Placu Zamkowym ubrany w mundur z Wehrmachtu i publicznie nawołuję do wprowadzenia tego ustroju w Polsce, to już mielibyśmy, Jakkolwiek by to teraz dziwnie nie zabrzmiało, do czynienia z czynem. Byłoby to zewnętrzne zachowanie się, które stanowi wyraz jakichś moich przekonań czy poglądów. Co nie jest jeszcze czynem? Czynem nie są myśli, czynem nie są przekonania, ani zamiary, bez względu na to, jak, jak złe te zamiary by nie były. No oczywiście, no. Być może to jest uwarunkowane tym, że obecnie nie dysponujemy takimi możliwościami, żeby wykrywać powstanie zamiaru. Ja przypominam sobie przy takiej okazji zawsze film pod tytułem Raport Mniejszości. I gdybym, miał, gdy, gdy, gdybym chciał krótko fabułę przedstawić, to, to jakby główny wątek koncentruje się wokół tego, że w tym trochę futurystycznym, być może science fiction świecie. Znane są czy, czy, czy prowadzony jest taki program zapobiegania przestępstwom przy użyciu trzech mediów. Te trzy media potrafią przewidzieć przyszłość, w tym sensie, że potrafią przewidzieć, jakie osoby, no obywatele tam powiedzmy Stanów Zjednoczonych powezmą w przyszłości zamiar popełnienia jakiegoś przestępstwa. I wówczas, wtedy kiedy występuje zgodność między tymi trzema osobami, bo to są trzy media, występuje zgodność i one wskazują tę osobę, no i pojawiają się jakieś tam obrazy przedstawiające sposób i miejsce, gdzie ten czyn zostaje popełniony, zostaje wysłana taka grupa, która ma przeciwdziałać popełnieniu temu, tego przestępstwa i ono zostaje udaremnione. No z punktu widzenia polskiego prawa karnego taka sytuacja no byłaby niemożliwa w tym sensie, że niemożliwe byłoby ukaranie takiej osoby za to, co, czego jeszcze nie przedsięwzięła, za sam zamiar. Inna rzecz, że przygotowanie się do jakiegoś przestępstwa już może być czynem zabronionym. No, to znowu kolejny paradoks. Nie, każde, nie, przygo, nie do każdego przestępstwa przygotowanie jest czynem zabronionym. No. Pytanie w sumie trochę chyba na intuicję prawniczą. Czy jest czynem zabronionym, tak postawmy je sobie abstrakcyjnie, czy jest czynem zabronionym przygotowanie do zabójstwa? Prawdopodobnie wasza odpowiedź będzie brzmiała tak. No, intuicyjnie wyczuwa się, że to jest tak poważne przestępstwo, że powinno być zagrożone karą przygotowanie do niego. Jakie przygotowanie? Yy, zakupienie broni palnej albo zakupienie noża czy maczety, czy ostrzenie tej maczety. Tymczasem z punktu widzenia polskiego prawa karnego przygotowanie do zabójstwa jest niekaralne. Można takie czynności przedsiębrać. Dopiero usiłowanie jest czynem zabronionym przez ustawę. Czy jest czynem zabronionym przygotowanie do zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem? Nie jest. Czy jest czynem zabronionym przygotowanie do rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia? Nie jest. Czy jest czynem zabronionym przygotowanie do fałszowania pieniędzy? O, i tutaj odpowiedź już jest pozytywna. Więc przestępstwo musi być czynem. Co jeszcze? czy jest czynem czy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej dróżnika który leży związany i z tego względu dlatego że został napadnięty przez jakichś sprawców i nie może w odpowiednim czasie zamknąć zapór kolejowych i ma miejsce katastrofa komunikacyjna no wydaje się to sprzeczne z intuicją czy można byłoby pociągnąć mnie do odpowiedzialności karnej gdybym tak leżał tutaj związany jakaś osoba przechodząca zrzuciła mnie stąd i ja bym upadł na osobę przechodzącą dołem i, poniósł śmierć. I ta osoba pokrzywdzona poniosła śmierć. Ja, no, żeby się nad tym zastanawiać, musimy założyć, że ja przeżyłem. Intuicyjnie wydaje się, że nie, i teraz dlaczego? Dlatego, że czyn to jest jakieś zachowanie się człowieka, które jest sterowane jego wolą. Ponieważ w tych dwóch przypadkach wola była wyłączona, to odpowiedzialności karnej ponieść nie mogę. Kolejny punkt. Co to znaczy, że czyn jest zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek? No, wspomniałem już o tym, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie w takim państwie, w którym kodeks karny składa się z jednego przepisu. Przepis by brzmiał, na przykład, kto czyni zło, albo kto czyni innym szkodę, podlega karze. Nawet wtedy, gdyby kara była bliżej sprecyzowana, ponieważ dolegliwość ponoszona przez sprawcę u przestępstwa jest bardzo intensywna. Mówiliśmy o tym. Grozi za niektóre przestępstwa kara dożywotniego pozbawienia wolności. To jest straszliwa dolegliwość. Kara 25 lat pozbawienia wolności. Nawet kara grzywny może być bardzo dolegliwa. I mnóstwo innych jakiś zakaz prowadzenia pojazdu, wykonywania zawodu, przepadek i temu podobne to ustawodawca, czy na nim ciąży taki obowiązek, żeby dokładnie określić, o co chodzi? Woiński. No, weźmy mnie jako przykład. Ty powinieneś wiedzieć, na tym polega określoność prawa. Ty powinieneś wiedzieć, za co grozi odpowiedzialność karna. Przepis brzmi. A, artykuł 286 Kodeksu Karnego. Osoby zainteresowane oczywiście mogą to sprawdzić. Szkoda trochę czasu, żeby, żeby poświęcać czas na pisanie, więc, więc o tym powiem. Przepis brzmi tak. Kto między innymi wprowadzając w błąd Doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, podlega karze. Już nieistotne, jaka ta kara jest, to jest akurat pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Artykuł 286, paragraf 1. Jeszcze raz. Kto między innymi wprowadzając w błąd, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem podlega karze. I teraz wyobraźmy sobie um, następującą sytuację, która była rozpoznawana przez, yy, przez sądy polskie. Mamy dwie osoby, które biorą udział no, w takiej działalności, można by powiedzieć, prowadzą taką specyficzną działalnością, działalność gospodarczą. Na dodatek ona jest wspierana szczególną i bardzo skuteczną działalnością marketingową. Panie, określmy, inicjałami. Pani A i Pani Z, albo Pan A i Pan Z, to nie ma żadnego znaczenia, to jest przykład. No, można by powiedzieć, że przykład akademicki, ale wydarzył się w rzeczywistości, więc, więc niech będzie. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy tym osobom grozi odpowiedzialność karna za tak zwane oszustwo, bo kolokwialnie to przestępstwo jest tak określane. Prawdopodobnie macie skojarzenia z oszustwem na wnuczka, które jest dosyć powszechnie stosowane i ono polega na wprowadzeniu w błąd jakiejś osoby co do, co do, tego, co do tego, że porozumiałem się ja jako sprawca z osobą bliską dla tej osoby, nakłanienie jej do przekazania mi pewnych jakiejś kwoty pieniędzy, no i nie oddania tych pieniędzy. Oczywiście wprowadzając w błąd co do tego, że, że z tym wnuczkiem się znam i temu wnuczkowi są te pieniądze potrzebne. No więc oszustwo. Chodzi o dopradzenie do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzymieniem. Te dwie osoby prowadzą jakąś działalność gospodarczą i ta działalność polega na sprzedaży jakiegoś produktu. Możemy sobie wyobrazić, że jest to produkt B. Produkt B jest sprzedawany w jakichś małych sklepikach, albo w drogeriach, albo w aptekach. No i wyobraźmy sobie, że te panie sprzedają to, czy ci panowie sprzedają to w aptekach. Działalność ich marketingowa polega na tym, że ludzik A o godzinie powiedzmy 6, a łączy te osoby umowa powiedzmy spółki cywilnej, na dodatek te osoby nie kwestionują tego, że działają razem, że to jest wspólna działalność, więc to jest poza wątpliwościami. Osoba A o godzinie 6 rano wyjeżdża yy, no, z siedziby firmy i jedzie sobie gdzieś tam. Jedzie do małej miejscowości. Miejscowość ma 5000 mieszkańców. Niech to będzie miejscowość położona na południu. Ja z południa pochodzę, więc to akurat miło mi będzie tam osadzić yy, ten stan faktyczny tego, tego przykładu. O godzinie 6 przyjeżdża. Yy, yy, o 6 wyjeżdża i powiedzmy o 6.30, przyjeżdża do jakiejś tam apteki. Puka do drzwi. Zaplecza i mówi dzień dobry. Nazywam się A. I yy, chciałam pani złożyć znakomitą ofertę. Właścicielce tej apteki powiedzmy: Sprzedam pani 100 opakowań produktu B. 100 opakowań. Zapłaci za pani za nie. No, nie, to jest liczba zupełnie jakaś być może odklejona od rzeczywistości, ale, ale niech będzie. Zapłaci za to, tytułem przykładu zupełnie. Zapłaci pani za to 10 tysięcy złotych. W sprzedaży hurtowej musiałaby pani zapłacić za taką ilość tego produktu 12 tysięcy. I to prawda. Można to sprawdzić, nawet na jakichś aukcjach internetowych tyle to kosztuje. Warunek umowy jest taki. Kupuje pani albo 100 opakowań, albo nic. No, wie pani, mówi właścicielka. Ile ja tego produktu tutaj sprzedam? No, Doświadczenie uczy z ostatnich miesięcy. Że maksymalnie dwa opakowania w miesiącu. Czasem jedno, czasem ktoś kupi pięć. No ale jak kupię sto, to utopię te pieniądze, utopię gotówkę. Chociaż muszę powiedzieć, że cena jest bardzo atrakcyjna. 10 tysięcy złotych, no dwa tysiące bym zarobiła. No ale napijmy się kawy, ja to muszę przemyśleć. No i rozmawiają. Siedzą tam sobie razem i rozmawiają. W tym czasie sklep czy ta apteka zostaje otwarta. No o godzinie siódmej. Przychodzą klienci, kupują różne produkty. Między innymi, jako piąta albo dwudziesta, przychodzi osoba Z i mówi: Dzień dobry, nazywam się Z. Przyjechałam w te piękne okolice i potrzebuję, no mieszkam gdzieś tam w, w, w oddaleniu, i to zbyt dużo czasu mi zajmuje, żeby przyjeżdżać tutaj z częstotliwością większą niż raz w tygodniu, a przyjechałam tutaj na trzy miesiące, skończyć książkę, albo w ogóle pracuję zdalnie nieważne. Przyjechałam tutaj, i rzadko przyjeżdżam do tego waszego miasteczka, a potrzebuję a, 60 opakowań produktu B i kupię na miejscu. Ekspedientka mówi tak, no widzę, że tutaj na stanie mam 5 opakowań tego produktu, ale zapytam właścicielki, bo akurat jest. No i ta ekspedientka idzie do właścicielki, prosi, mówi tam szefowo, ktoś chce kupić 60 opakowań jakiegoś tam produktu. Mamy? No, i szefowa ma w oczach złoty pieniądz. To znaczy, interes dnia, miesiąca, być może roku albo życia właśnie się przydarzył. Przychodzi człowiek, chce kupić 60 opakowań, albo 80, to różnie. 80 opakowań jakiegoś produktu B, a akurat jest kobieta, która chce sprzedać 100 opakowań. No, i zapłaciłaby za to ta właścicielka 10 tysięcy, sprzedaży hurtowej 12. Już to jest czysty zysk. No więc zawiera umowę. Deal. Kupuję. Płaci gotówką 10 tysięcy złotych osobie A. Osoba A przekazuje ten pełnowartościowy towar, 100 opakowań, tych tam, jakiegoś tam produktu. Ym, więc te, 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 ten produkt przekazuje. Ekspedientka obładowana wraca za ladę. Tam okazuje się, że Z już nie ma. Wracają razem do siedziby. Pytanie, które powstaje teraz. Czy ma być zabroniony przez ustawę pod groźbą kary. Ja, obywatel, powinienem wiedzieć, czy poniosę odpowiedzialność karną za to, czy nie. Zadaję sobie następujące pytanie. Przepis brzmi tak. Kto wprowadzając w błąd, i to jest niekwestionowane, bezsporne, ta osoba została wprowadzona w błąd, właścicielka, no co do popytu, co do zapotrzebowania na, te, na, na ten produkt. Wprowadzenie w błąd to jest tylko pierwszy element dlatego że przepis wymaga dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej tego żeby doszło do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem i tutaj odpowiedzi które są udzielane przez osoby pytane przeze mnie jak ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta jaki wyrok powinien zapaść odpowiadał dzieląc się niemal dokładnie po połowie część uważa no tak kolokwialnie to są oszustki to co one robią to skandal jest Trzeba je pociągnąć do odpowiedzialności karnej, trzeba im wymierzyć karę dolegliwą. To jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8. No bo przecież ktoś utopił pieniądze. 10 tysięcy złotych, ta przyszła i powiedziała, że kupi, nie kupiła no i co? I zostaje z pełnowartościowym niby towarem, ale to jest towar nie do sprzedania. No, nawet jak na aukcji wystawi, chociaż nie powinna, to, to yy, trudno będzie ten produkt w takiej liczbie sprzedać. Druga grupa mówi tak, no jak to? To działalność gospodarcza jest. To jest ryzyko, które ponosi osoba prowadząca działalność gospodarczą. Ja, jak wchodzę do supermarketu i widzę reklamy, to mówię, do, do kupuję mnóstwo produktów, potem je wyrzucam. I nikomu do głowy nie przychodzi, żeby pociągać do odpowiedzialności karnej autorów ulotek, którzy reklamują towar Okazja albo właścicieli supermarketów. No krótko mówiąc, kiem tego, kto nie pilnuje swego. To znaczy, jak nie zadbała o to, żeby przemyśleć swoją decyzję co do kupienia, to niech teraz siedzi z tymi stoma opakowaniami produktu B. No to marketing jest. Jakie wyroki w tych sprawach zapadały? No niemal identyczne jak te odpowiedzi, które są udzielane przez osoby pytane przeze mnie. Ja mam wiedzieć... Że czy nie jest zabroniony przez ustawę pod groźbą kary, ja powinienem być należycie poinformowany o tym, za co mi grozi kara, żeby móc podjąć decyzję, czy to robię, czy nie, czy prowadzę taką działalność marketingową, czy nie prowadzę. I to nie jest jedyny przykład. Te przykłady można byłoby mnożyć. Całkiem niedawno bardzo ciekawy był rozpoznawany, czy jest przedmiotem rozpoznania przez sąd najwyższy przypadek sprawcy, o którym, o którym teraz może powiem. Odpowiedzialność karna w przypadku przestępstwa kradzieży czy wymiar kary za przestępstwo kradzieży musi się poruszać w granicach od, 6, od 3 miesięcy do lat 5, pozbawienia wolności. Chodzi o karę pozbawienia wolności za kradzież. Od 3 miesięcy do 5 lat. Znacznie wyższą karą, bo karą pozbawienia wolności od roku do lat 10 jest zagrożone przestępstwo tzw. kradzieży z włamaniem. To jest kradzież. Artykuł 278, paragraf 1. To jest kradzież z włamaniem i za nią grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Artykuł 297, paragraf 1. Ten przepis brzmi tak. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze. Takie jak tu. Ten przepis brzmi tak. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze. No I mamy teraz sprawcę, który kupuje jakiś aparacik, który blokuje czy zakłóca fale, fale wydawane przez, przez autopilot do samochodu, czyli ten, ten uruchamiający centralny zamek. No i siedzi sobie pod supermarketem i obserwuje samochody tam przejeżdżające. Przyjeżdża właściciel bardzo porządnego samochodu który wiezie ze sobą tylko jakąś skórzaną teczkę o śmiesznej wartości tam 30 powiedzmy złotych czy tekturową teczkę o wartości 30 zł, o tym ten facet, który używa tego aparaciku nie wie. Podjeżdża, tamten próbuje y, zamknąć, jest przekonany, że zamknął drzwi na centralny zamek. No, ale to zostaje skutecznie udaremnione przez osobę, która tym aparacikiem się posługuje. Do otwartego samochodu ten sprawca podchodzi, otwiera Drzwi, które nie są zamknięte, no, tam nie używa żadnego łamaka, ani łomu, nic takiego, tego włamania klasycznego tam nie ma, i kradnie ten przedmiot o wartości 20 zł. No, kradzież rzeczy o wartości 20 zł to jest wykroczenie, ale kradzież z włamaniem jest zawsze przestępstwem. Pytanie brzmi, czy to była kradzież z włamaniem, czy to była kradzież zwykła, za które grozi inna kara? Na takie pytania trzeba sobie odpowiadać i one wszystkie. Koncentrują się na tym, na tym drugim elemencie definicji przestępstwa, czy to jest czyn zabroniony przez ustawę? Po pierwsze, czy to jest czyn zabroniony przez ustawę w ogóle, bo ja muszę wiedzieć, co jest karalne, co jest niekaralne, drugie pytanie, czy to jest czyn zabroniony, to jest tak zwana wewnętrzna określoność prawa karnego, czy jest zabroniony jako kradzież, czy jest zabroniony jako kradzież z włamaniem. Bo z punktu widzenia osoby, która podejmuje decyzję no, karygodną o podjęciu jakiejś działalności przestępczej, to odpowiedź na to, na to pytanie jest kluczowa. To był element drugi definicji przestępstwa. Czyn zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek. Dodaje się do tego elementu ten wątek związany z tym, że to musi być czyn zabroniony jako zbrodnia lub występek, dlatego, że z punktu widzenia polskiego kodeksu karnego, przestępstwo może mieć tylko dwie formy. Posłużmy się takim określeniem. Czyny to intuicyjnie się wyczuwa. Zagrożone wyższą karą, czy bardziej szkodliwe społecznie yy, są nazywane zbrodniami. Czyny o mniejszym ładunku, takim negatywnym, czy mniejszej, mniejszym społecznym niebezpieczeństwie, czy mniejszej społecznej szkodliwości są nazywane występkami. No, istnieją też czyny zabronione przez ustawę pod groźbą kary, które nie są przestępstwami. W takim razie mamy inną ustawę o nazwie Kodeks Wykroczeń. I to jest pewnie to zjawisko, z którym spotykamy się statystycznie najczęściej, być może nawet popełniamy te czyny zabronione stosunkowo, yy, stosunkowo częściej. No, najlepszym przykładem są wykroczenia drogowe. Za nie grozi niższa kara, czy, kara kary, czy grożą kary innego rodzaju, dlatego że w kodeksie wykroczeń nie ma kary pozbawienia wolności, jest za to kara aresztu, kara grzywna jest, grzywny jest wymierzana w innych wysokościach. No więc są to pewne odrębności. Konwencja polskiego ustawodawcy jest taka, że przestępstwo dzieli się na dwie. Takie, jakby podkategorie. I tutaj decydującym kryterium podziału jest zagrożenie karą. Te zagrożone wyższą karą, tylko pozbawienia wolności, na czas nie krótszy od lat trzech albo karą surowszą, czyli karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, są nazywane zbrodniami. No i pozostałe, yy, między m.in. w kodeksie karnym określone czy stypizowane, są nazywane występkami. Trzeci element definicji przestępstwa, przypomnijmy sobie. To był element nazwany bezprawnością. No i tutaj pewien sprzeciw zwykle się yy, w słuchaczu budzi. Znaczy powstaje jakiś sprzeciw. Po co dodawać jakiś tam jakiś element definicji przestępstwa pod tytułem bezprawność, skoro to jest już czyn zabroniony przez ustawę, a skoro jest zabroniony, to znaczy, że jest bezprawny. No, tak nie jest. To jest kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia odpowiedzialności karnej. Jak najłatwiej sobie to uzmysłowić? Trzeba sobie zadać pytanie i odpowiedzieć na tak zadane pytanie: czy istnieją takie zachowania, które formalnie rzecz biorąc da się podciągnąć pod jakiś przepis ustawy karnej, na przykład realizujące znamiona przestępstwa zabójstwa, czyli takie, które da się podciągnąć pod przepis, który brzmi, kto zabija człowieka podlega karze, a będą to zachowania legalne? Nie będą to zachowania bezprawne. No i wszyscy wiemy, że zabicie kogoś w obronie własnej, jak się mówi potocznie, czyli w warunkach tzw. obrony koniecznej, jest zachowaniem, które formalnie rzecz biorąc wypełnia znamiona zabójstwa. Ale przy spełnieniu pewnych warunków może być zachowaniem legalnym, dlatego że prawo się nie powinno cofać przed bezprawiem. Więc bezprawność jest takim elementem definicji przestępstwa, które. Powinno też być sprawdzane w konkretnym przypadku. Inaczej, czy innymi słowy, trzeba sprawdzić, czy sprawca zabójstwa nie działał przypadkiem na przykład w warunkach obrony koniecznej, wtedy, kiedy odpierał zamach na swoje życie i poświęcił życie napastnika. To, co jest charakterystyczne dla tych elementów czy okoliczności, które wyłączają bezprawność, one są nazywane mm, tradycyjnie kontratypami. To są kontratypy. Charakterystyczne dla nich, moim zdaniem, jest to, że opierają się na, pewnej, na pewnym ważeniu dóbr. Ważenie dóbr, które jest uzasadnione tym, że te dobra pozostają w konflikcie. No bo przecież, jak sprawca dokonuje zamachu na mnie, na moje życie, to jak poświęcę jego życie, to pewne dobra pozostawały w konflikcie i jedno z tych dóbr zostało przeze mnie wybrane. Skoro zamach dotyczył życia. Ja życie napastnika poświęciłem, zabijając go, to w tym konflikcie dóbr jedno doznało uszczerbku życie akurat napastnika. Pytanie najbardziej aktualne jest takie, jakie dobro można poświęcić, albo jest człowiek w stanie poświęcić, żeby ratować inne dobro. I teraz chciałbym posłużyć się czterema przykładami. Które zaczerpnąłem z wykładu profesora Sandela z Uniwersytetu w Harvardzie. To są znakomite cztery przykłady, które świetnie uzmysławiają, w czym tutaj tkwi problem. I chciałbym, żeby punkt wyjścia, żebyśmy uczynili punktem wyjścia nie rozważanie tego, za co grozi odpowiedzialność karna, czyli nie rozważanie, nie rozważanie tych czterech sytuacji w kategoriach. No, możliwej odpowiedzialności karnej, porzućmy, porzućmy, zupełnie taką perspektywę. Zastanówmy się nad tym, co my w tej sytuacji byśmy zrobili i co my byśmy uznali za słuszne, a potem możemy zastanawiać się nad tym, jak taką sytuację powinno prawo regulować, prawo karne w szczególności, no bo posługuje się przecież tymi dolegliwościami, które są bardzo, bardzo intensywne, czy bardzo odczuwalne przez sprawców. Pierwszy przykład podawany przez Sandela jest następujący. No wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy maszynistami. Pędzimy z zawrotną prędkością 130 km na godzinę. Narysuję to dosyć nieudolnie, ale trudno. Pędzimy centralną magistralą. To jest torowisko. To jest nasz pociąg. My ten pociąg prowadzimy. Pociąg porusza się z taką prędkością, że nie jesteśmy w stanie zahamować błyskawicznie no w miejscu, a widzimy, że w odległości powiedzmy 200 metrów. Na tym torowisku trzy osoby pracują. No, oczywiście, można ten przykład modyfikować, powiedzieć, to nie są trzy osoby pracujące, tylko trzy osoby związane i porzucone tam przez jakiegoś sprawca, żeby poniosły śmierć pod kołami pociągu. Albo to są trzy osoby, które zajmują się piciem alkoholu. To nie ma znaczenia, bo wyobraźmy sobie, że tę samą czynność wykonuje inna osoba tutaj na bocznicy kolejowej. Tu jest jedna osoba związana, albo pijąca wódkę, albo po prostu wykonująca jakieś prace, i nie wiemy o nich nic. Nie wiemy, dlaczego tam się znaleźli. No, osoby związane to można domniemywać, że są, znajdują się tam dlatego, że ktoś je związane porzucił. My tym pociągiem pędzimy. Wydajemy jakieś sygnały dźwiękowe, liczymy na to, że te osoby usłyszą, ale te osoby albo nie mogą się poruszyć, albo mają na uszach słuchawki, które je zupełnie oddzielają od świata zewnętrznego. Te osoby tutaj są: trzy i jedna. Narysowałem w sumie to trochę, trochę w sposób mylący, dlatego że te trzy osoby są troszeczkę dalej, przed zjazdem w bocznicę kolejową. I wyobraźmy sobie, to jest przykład akademicki. No, wy będziecie odpowiadać albo mówić, odpowiadając na to pytanie, tak, to jest ułamek sekundy, nie ma czasu, ja na pewno pewnie bym odruchowo skręcił albo nie skręcał. Taką możliwość mamy i mamy pewność, że pociąg się nie wykolei, że poniesie śmierć albo jedna osoba, jeżeli skręcimy w bocznicę kolejową, albo śmierć poniosą trzy osoby, które jadą prosto. Co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Jaki rachunek dóbr tutaj wykonać? No, poświęcić życie jednej osoby kosztem trzech? Czy poświęcić życie trzech osób kosztem jednej? No, jechać zgodnie z tym zaplanowanym rozkładem jazdy. Statystycznie rzecz biorąc, w tym przypadku mniej więcej 90% osób, 80-90% udziela odpowiedzi następującej. Ja skręcam, bo włączamy myślenie ekonomiczne. No, maksimum szczęścia dla maksymalnej liczby osób. Jak mogę poświęcić życie jednej osoby, żeby ratować trzy, to to zrobię. To proporcje są mniej więcej a, 4 do jednego, albo 5 do jednego. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że życie trzech osób jest warte więcej niż życie jednej osoby. Ten przykład można modyfikować i tu się dopiero zaczynają trudności. Co wtedy, jeżeli to są trzy osoby nam nieznane, a ta jedna osoba to jest osoba dla nas najbliższa. No i wtedy, jeżeli ludzie odpowiadają zgodnie ze swoim przekonaniem, to zwykle proporcje są odwrócone. I widzimy już tutaj pewną być może niekonsekwencję, bo się okazuje, że życie jest wartością uzależnioną od tego, kto je nosi kto jest nosicielem tego dobra. No, to jest przykład bardzo trudny. Ale można sobie wyobrazić trudniejsze i być może prowadzący do pewnych paradoksów. Tym razem nie jesteśmy maszynistami. Tym razem jesteśmy obserwatorami takimi osobami trzecimi. Przechadzamy się jakimś tam wiaduktem. Jesteśmy tutaj na górze. Ten, ten ludzik nas przedstawia, a dołem prowadzi jakaś droga. Droga, bardzo wysokie betonowe bandy. Yy, tę drogę ogradzają. To jest droga jednopasmowa, jednojezdniowa. No i to jest dona. Tu są te wysokie bandy, pędzi nią z, zawrotką, z zawrotną prędkością maluch. No Stendel nie używa akurat malucha z, z oczywistych względów, ale niech to będzie maluch. Maluch pędzi z zawrotną prędkością, 120 km na godzinę, i zbliża się do wzniesienia. Wzniesienie jest tutaj, za tym wzniesieniem mamy trzy osoby. Leżące, związane. Kierowca widzimy to, nie zwalnia, on nie zdaje sobie sprawy i nie ma prawa zobaczyć tych trzech osób leżących za wzniesieniem żeby dodać jeszcze jakby sprowadzić sprawę być może do absurdu, ale tak żeby skrajnie ją przedstawić, bo to jest przykład akademicki. Wyobraźmy sobie, że jeżeli ta osoba, ten kierowca malucha wiedzie w te 3, to te trzy poniosą śmierć, kierowca przeżyje. No a tam jakieś kurtyny powietrzne czy poduszki powietrzne zostaną uruchomione, kierowca przeżyje. My to obserwujemy i możemy pozostać biernymi. No, ale możemy posłużyć się jak narzędziem, jedną osobą, która tutaj idzie tym wiaduktem tak samo jak my. To jest osoba o gigantycznym, gigantycznej masie, i wielkich rozmiarów. No, idzie sobie tutaj, utykając lekko na nóżkę. Tutaj nie ma żadnych barierek, żebyście nie mówili, że o, ja to na pewno bym takiej osoby tęgiej nie zepchnęła, nie byłabym w stanie. No, wyobraźmy sobie przykład akademicki, że wystarczy popchnąć ta osoba upadnie dokładnie tu. W tym miejscu i przetnie trajektorię jazdy tego malucha. Śmierć poniesie wówczas ta jedna osoba zrzucona, natomiast kierowca malucha śmierci nie poniesie, znowu poduszki powietrzne, kurtyny i tak Sytuacja jest identyczna niemal. Poświęcamy życie jednej osoby, żeby ratować życie trzech osób. No znowu, konflikt dóbr jakiś jest. Ja wiem, że tutaj nie ma obrony koniecznej. To jest troszeczkę inna instytucja nazywana stanem wyższej konieczności, o której też sobie wkrótce powiemy. No ale znowu, poświęcamy życie jednej osoby, żeby ratować życie trzech osób. Słuchajcie, jaki paradoks. W pierwszym przypadku proporcja była 4 do 1. osób, które mówią, że poświęcą życie jednej osoby, żeby ratować trzy, tak, mówią, skręcę w bocznicę kolejową. W tym przypadku proporcje są odwrócone. Więc proporcja mniej więcej tak z obserwacji wynika 1 do 4. Mówią, nie, nie zrzuciłbym tej jednej osoby. Nie poświęciłbym życie jednej, żeby ratować trzy. Teraz dlaczego? Czym się różnią te dwie sytuacje? No oczywiście, tu się wkrada gdzieś z tyłu głowy, czasami nieuświadomiony, ale bardzo często wyrażany czy artykułowany przez osoby, które odpowiadają na to pytanie taki mechanizm myślenia o odpowiedzialności karnej. Że w pierwszym przypadku nie miałem opcji, więc mnie nie skażą za jakieś tam przestępstwo. To przecież jest umyślne, zabój umyślne przestępstwo no zabójstwo poświęcam życie jednej osoby. A w tym przypadku pewnie już mnie skażą, bo przecież to była jakaś osoba niewinna, ona się tam znalazła bez swojej winy, że posłużyłem się nią jak narzędziem i tak dalej. No ale przecież ten, ten człowiek leżący na bocznicy kolejowej w takiej samej sytuacji się znajdował. Wtedy byliśmy gotowi to zrobić. Mówią ludzie, no bo tu byłem niezależnym obserwatorem, a tam byłem kierowcą, no, czyli maszynistą, to już jest inna sytuacja. Oczywiście, ale ja to tak samo rozumiem intuicyjnie i być może nie potrafię uzasadnić, dlaczego tak jest. Kolejne dwa przykłady, które podaje Sendel, są bardzo podobne. Jeden przypadek, wyobraźmy sobie, czy wyobraźcie sobie, że każdy z Was jest lekarzem w jakimś zakładzie opieki zdrowotnej położonym w oddali, w jakimś na totalnym odludziu. No i przywożą Wam cztery osoby pokrzywdzone w wypadku komunikacyjnym. To jest ten przykład z lekarzem. Trzy osoby znajdują się w stanie ciężkim, no ale można roztoczyć opiekę nad każdą z nich. I wtedy te trzy osoby przeżyją. Po prostu będziemy doglądać po trochę jedną, drugą, trzecią osobę. Czwarta osoba znajduje się w stanie krytycznym. My możemy wykonać jakiś zabieg, który jest bardzo długotrwały i wymaga pełnego zaangażowania, i ta osoba przeżyje. Mamy pełną świadomość. No, jesteśmy osobami, istotami boskimi, o tym wiemy. Jedyne, czego nie potrafimy, to, to uratować tych czterech pokrzywdzonych. My musimy podjąć decyzję, czy ratujemy trzy osoby. Czy ratujemy życie jednej osoby w stanie krytycznym? No i znowu tutaj proporcje są 4-1. Ale zmieńmy troszeczkę ten przykład, mówi Sendel. Teraz sobie wyobraźmy, że te trzy osoby to są osoby czekające na jakiś zabieg, ale transplantacji, a nie ma dawców. I te osoby znajdują się w stanie bardzo ciężkim, niemal krytycznym. Jak teraz nie dokonamy transplantacji, to te osoby poniosą śmierć. I mamy jedną osobę, która, jak się okazuje, jest znakomitym dawcą. To jest młody sportowiec, lat 27. Przyszedł po wyniki badań lekarskich, któremu zlecono. Wyniki są znakomite. Wiemy, że jest świetnym dawcą organów dla tych trzech osób. Jedyne, co musimy zrobić, to poświęcić jego życie. On sobie śpi w poczekalni. No, pozbawiamy go życia, wykroimy, co należy. Transplantacja. Te trzy osoby przeżyją. Kto z nas by się podjął takiej aktywności? Ja wiem, no to być może jest tak, że w tym przypadku znowu proporcje są odwrócone i w stopniu jeszcze bardziej skrajnym, bo tutaj na to pytanie twierdząco poświęcę życie to nie odpada zazwyczaj nikt albo jedna osoba na 20, 30, 50. Pewnie wkrada się taki, znowu takie myślenie, no, nie życzyłbym sobie, żeby ulicami Warszawy albo innego polskiego miasta yy, biegali lekarze transplantolodzy z brzytwami albo skalpelami i polowali na ludzi po to, żeby, żeby im wycinać narządy. No, to, to jest tak, no, nie sposób zaprzeczyć takiemu temu, że takiej sytuacji, do takiej sytuacji byśmy nie, ch nie chcieli doprowadzić. No ale przecież proporcja dóbr jest taka sama. Tu jest poświęcenie życia jednej osoby, tu jest poświęcenie życia trzech. Kolejny ze sposobów odpowiadania na to pytanie. No ja jestem lekarzem. Ja nie mogę takiej rzeczy uczynić, osobę zdrową pozbawić życia, żeby uratowić, uratować trzy osoby. To by było sprzeczne z jakąś deontologią lekarską, czy sprzeczne z etyką lekarską. Tego nie rozstrzygajmy. Zwróćmy uwagę tylko na to, jak nasza ocena tego, co byłoby słuszne w danej sytuacji, może być różna. No a prawo karne taką sytuację powinno regulować. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o jednym przypadku, który jest niemal identyczny, albo bardzo podobny, bo na podobnym mechanizmie, czy na podobnym, na podobnym w sumie stanie faktycznym się opiera, bardzo bliskim. To jest sprawa, która była rozpoznawana przez sąd brytyjski w 1884 roku, no lata temu, ponad 100 lat, ale jest bardzo aktualna, jeżeli chodzi o problem, o którym teraz rozmawiamy. To postępowanie karne prowadzone przez Sądem Brytyjskim nosi nazwę królowa przeciwko Dudleyowi i Stevensowi. No tutaj oskarżyciel publiczny to była osoba, która występuje, czy jest, jest osobą, która występuje w imieniu, w imieniu państwa uosobianego przez królową. No więc to jest tylko informacja o tym, że, że oskarżyciel to był oskarżyciel publiczny i była prowadzona przeciwko dwóm osobom, które stanowiły załogę statku, o którym za chwilkę sobie powiemy. Mamy 19 maja, dzień 19 maja 1884 roku. I tego dnia yy, z Southampton, gdzie został wybudowany, wypływa statek czy żaglowiec o bardzo niewielkim tonarzu, żaglowiec nosi nazwę minionet. Trzeba jeszcze dodać, że sporo czasu zajęło osobie, która zakupiła ten statek, to był amerykański prawnik, który chciał tym statkiem sobie pływać, czy tym żaglowcem pływać gdzieś po wodach w okolicach Australii. Sporo czasu mu zajęło, zanim znalazł załogę, która była zdecydowana, żeby tak długi jednak kurs, tak niewielkim statkiem zrealizować. No ale po jakimś czasie, to minęło co najmniej kilka miesięcy albo lat, taką załogę udało się znaleźć. Kto ją stanowił? Kapitan to był Tom Dudley. Jak widać, to była osoba, która była oskarżonym w tym, w tym procesie. Druga osoba, która pełniła funkcję takiego jakby zastępcy kapitana, to był Edwin Stevens. Trzeci załogan to nazwisko Brooks. Richard Parker, który był najmłodszym załogantem, osobą, dla której to była, to była pierwszyzna, to był pierwszy rejs. To był na dodatek wychowanek jakiegoś brytyjskiego sierocińca. No i on pełnił funkcję takiego chłopca pokładowego. majtka, zajmował się sprzątaniem tego sprzątaniem pokładu no i zapewnianiem porządku. I jednocześnie miał się przyuczać do zawodu. Więc te, te cztery osoby wypłynęły 19 maja. Stateczek jest bardzo mały, niewielki zapas żywności i yy, yy, wody pitnej. No płynął. 5 lipca tego samego roku miała miejsce katastrofa. Zachodziło ryzyko, że statek czy ten żaglowiec zatonie w, no, w bardzo krótkim czasie. W związku z tym kapitan podjął decyzję o tym, żeby przenieść się na szalupę ratunkową. No i znowu, ponieważ ryzyko zatonięcia było bardzo bliskie i było bardzo poważne, to oni przesiadali się na tę szalupę ratunkową w pośpiechu. W związku z tym zabrali ze sobą tylko dwa słoiki jakiegoś takiego zamarynowanego jedzenia, zamarynowanej żywności, i nie zabrali ze sobą zapasu wody pitnej. A jak można przypuszczać, w tamtej okolicy to opady wody słodkiej do, no, do, do częstych nie należą. To było 5 lipca, i może tutaj warto będzie zapisać, żebyśmy pamiętali przez, przez tę krótką. Przez ten krótki czas o tym, że katastrofa miała miejsce wtedy, żeby jakoś upływ czasu sobie uzmysłowić. 5 lipca 1884 roku. Oni znajdowali sobie, zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że znajdują się w odległości około 1100 km od najbliższego lądu. No i że jedzenia to ze sobą nie mają, o wodzie pitnej nie wspominając. Zdają sobie sprawę też z jednej jeszcze kwestii. Oni nie mogą pić wody morskiej, dlatego że ze względu na zasolenie ona by doprowadziła, czy, czy jej picie doprowadziłoby do odwodnienia organizmu, no i śmierci poprzedzonej prawdopodobnie, jak sądzą załoganci, męczarnią i niewykluczone że śpiączką. 7 lipca... Po upływie dwóch dni zjadają ci załoganci, czy ci rozbitkowie, zawartość za pierwszego słoja. Zostaje im jeszcze jeden. 9 lipca to był moment najprzyjemniejszy w całym, w całym tym rejsie od momentu, kiedy się przesiedli na szalupę ratunkową, ponieważ udaje im się za pomocą wiosła upolować żółwia morskiego, którego zjadają razem z kośćmi, wybijają krew. No, to jest jakieś, jakieś pożywienie wreszcie. Brak wody pitnej powoduje, że 13 lipca zaczynają pić własny mocz, po 8 dniach od katastrofy. Natomiast. Trudno to ustalić kiedy dokładnie, natomiast w okresie między 15 a 17 lipca ci załoganci zjadają zawartość pierwszego słoja. Zawartość drugiego słoja, czyli, czyli już zapas żywności został wyczerpany. Żółwi morskich na horyzoncie nie ma. W tym też mniej więcej okresie po raz pierwszy pojawia się pomysł, którego autorem jest kapitan. Że może należałoby w tej szczególnej sytuacji, w której się znaleźli, a cierpią głód, zwróćcie uwagę, już 11, no 12 dni, czy no powiedzmy, niedostatek żywności, bo zjedli tę zawartość dwóch słoików i tego żółwia morskiego. No więc pomysł jest taki: no to może byśmy jednego z nas życia pozbawili, a reszta by się pożywiła na zwłokach. Znakomity pomysł, mówi kapitan, natomiast reszta reaguje alergicznie. Jak to? Czy to. Ludy cywilizowane w taki sposób, takich aktów kanibalizmu się nie dopuszczają. Tym bardziej, jeżeli to jest poprzedzone zabójstwem. No ale kapitan mówi: jak dokonamy zabójstwa, to te zwłoki świeże jeszcze będą. Tym dłużej uda nam się wytrzymać, jakoś no, zepsują się nieco szybciej. Ale reakcja ludzi jest taka tych pozostałych załogantów absolutnie w tej chwili nie. No, ze względu na to, że Parker nie był w stanie wytrzymać pragnienia, Zaczyna pić wodę, tę wodę morską o wysokim zasoleniu. Około 20 lipca, czyli 15 dni po katastrofie, można u niego zauważyć pierwsze objawy choroby wywołanej spożyciem pożyciem tej, tej wody morskiej. 21 lipca w związku z tym oni widzą, że ten parker zaczyna się jakoś, jakoś dziwnie zachowywać. Temat powraca. Znowu kapitan mówi ciągnijmy słomki albo w inny sposób wybierzmy tę osobę, którą pozbawimy życia. No, ale znowu reakcja jest taka nie. To jeszcze ten moment nie nastał, jak się okazuje. 23 albo 24 lipca, czyli 19 dni po katastrofie, prawie 20 dni po katastrofie u parkera. Yy, Parker zapada w śpiączkę. No, kapitan mówi ochotnik wybrał się sam. To on już tego nie przeżyje. Słuchajcie, on. No, znajduje się w sytuacji beznadziejnej, znikąd ratunku, my jesteśmy na Morzu Pełnym, płyniemy tą szalupą ratunkową, po co ciągnąć losy, no to byłoby absurdalne, przecież on i tak nie przeżyje. No i zabijmy go właśnie dlatego, czy właśnie po to, żeby zwiększyć szanse swojego przeżycia. No, reakcja pierwsza była znowu negatywna, natomiast kolejnego dnia, czyli 24 albo 5 lipca, kapitan, czyli Dudley, Wraz z pomagającym mu jego zastępcą dokonują zabójstwa na szkodę tego Bruksa, i potem wszyscy pożywiają się na jego, na jego zwłokach. Z jakiegoś opracowania tego, tego wyroku udało mi się uzyskać informację, która być może w, w, z filmu Grozy niemal oddaje atmosferę która, atmosferę, która wtedy na tej szalupie panowała. Mianowicie, kapitan prowadził dzień, dziennik pokładowy przez cały okres rejsu i nie przerwał prowadzenia tego, tego dziennika. Również po katastrofie i tego dnia, kiedy miała, miało, zostać, miało zostać dokonane zabójstwo, i ten akt kanibalizmu, znajduje się tylko w piso treści następującej: dziś wreszcie zjedliśmy śniadanie. To jakby uzmysławia to, w jakiej sytuacji oni szczególnej byli. Nie rozmawialibyśmy o tym w ogóle i to postępowanie nie byłoby prowadzone, gdyby tym trzem załogantom nie udało się zgromadzić zapasów wody pitnej, gdyby nie zostali uratowani przez statek, który pływał pod niemiecką banderą nazywał się Montezuma. Ci trzej zostali przewiezieni na terytorium, na terytorium Wielkiej Brytanii, no i postawieni w stan oskarżenia. Dlaczego ci dwaj? Można by się zastanawiać, no bo przecież postępowanie, jak wynika tutaj z tej nazwy mm, określającej postępowanie karne, było prowadzone przeciwko dwóm tylko. No trzeci, czyli ten, który nie brał udziału w zabójstwie, tylko, tylko mm, no, spożywał zwłoki tego pokrzywdzonego, on no pełnił funkcję, takiego powiedzielibyśmy świadka koronnego. To znaczy, on zawarł taki układ z prokuratorem z, z, czy z oskarżycielem, że będzie zeznawał przeciwko tamtym dwóm, a sam odpowiedzialności karnej za zabójstwo nie poniesie. No i teraz pojawia się pytanie być może pierwsze yy, jaka była reakcja opinii społecznej czy opinii publicznej w Wielkiej Brytanii? Paradoksalnie być może, bo w tej chwili niewykluczone, że, one, że, że ona by się zwracała w kierunku jakby pokrzywdzonego, czy była zorientowana na pokrzywdzonego, to znaczy pewnie można byłoby przeczytać w gazetach, że trzej mężczyźni zabili biednego chłopca z sierocińca i pożywili się na jego zwłokach, wtedy reakcja gazet brytyjskich była inna. To znaczy, no, to marynarze brytyjscy, którzy potęgę Wielkiej Brytanii na morzach i oceanach rozgłaszają, i każdy w tej sytuacji by się zachował tak samo, a poza tym kogo oni zabili? No? Dziecko jakieś? Jaki wyrok w tej sprawie zapadł? Bo przecież skoro to postępowanie było prowadzone, to jakiś musiał. Zapadł wyrok skazujący. Wyrok skazujący na karę śmierci, która została następnie zamieniona na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Więc no, można byłoby powiedzieć, że to tak Panu Bogu świeczka, diabłogarek. No, wydali wyrok skazujący, który został potem przez inny organ zamieniony na 6 miesięcy pozbawienia wolności. No bo przecież to było jednak zabójstwo, ale kara śmierci to byłaby przesada w tej szczególnej sytuacji. No, skażemy, bo nie sposób tego usprawiedliwić, ale kara będzie niska. Podobno kapitan do końca życia nie mógł wybaczyć sądom brytyjskim czy państwu yy, imperium, że w tej sprawie zapadł wyrok skazujący. On uważał, że w tej sytuacji, w której on się znalazł, w szczególnej sytuacji motywacyjnej, każdy zachowałby się w tej sytuacji tak samo jak on, a nawet gdyby się tak nie zachował, to powinien uwzględnić tę szczególną sytuację, nawet gdyby zachował pasywność. No nie wymagajmy od ludzi bohaterstwa. Zostało poświęcone życie, żeby ratować życie. Teraz pytanie jest takie, jak to byłoby, czy jak ta sytuacja by się przedstawiała z punktu widzenia polskiej odpowiedzialności karnej, czy polskiego kodeksu karnego i odpowiedzialności karnej na gruncie prawa polskiego? Mówiliśmy o kontratypach, okolicznościach, które wyłączają bezprawność, i mówiliśmy o tym, że obrona konieczna, odparcie bezprawnego zamachu, bezpośredniego na jakiekolwiek dobro chronione prawem, powoduje, że moje zachowanie jest legalne. Oczywiście. Pod takim warunkiem, że nie przekroczę granic obrony koniecznej. No wiemy, że atakujące pięcioletnie dziecko, czy dokonujące zamachu w swoim przekonaniu na nasze życie za pomocą jakiejś zabawki, nie można uderzyć płytą chodnikową w głowę i spowodować jego śmierć, mimo to, że obiektywnie rzecz biorąc, zamach ma miejsce. No ale już inaczej by wyglądała sytuacja, gdyby ten napastnik miał broń palną. Oczywiście, wtedy byśmy inaczej zwartościowali to, czy granice obrony koniecznej zostały przekroczone. To jest inna instytucja. To jest instytucja przewidziana w artykule 26 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, nazwana stanem wyższej konieczności. Popatrzcie, przepis brzmi tak. Nie popełnia przestępstwa kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, które grozi jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem. No i tutaj chyba yy, ten stan faktyczny z tej sprawy Dudley i Stevens przeciwko czy królowa przeciwko Dudleyowi Stevensowi nie budzi wątpliwości. Przecież ci mężczyźni działali w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa. Miało miejsce niebezpieczeństwo dla ich życia, i to było niebezpieczeństwo śmie śmierci głodowej. To niebezpieczeństwo groziło istotnemu dobru, które jest chronione prawem. Przecież życie jest chronione przez przepisy prawa karnego. Więc działali w celu uchylenia niebezpieczeństwa, które groziło ich życiu. Czy niebezpieczeństwa nie można było inaczej uniknąć? Czy tak zwana reguła subsydiarności, czy zasada subsydiarności była spełniona? No, pewnie współcześnie czy obecnie powołalibyśmy biegłego medyka sądowego zapewne, albo jakiegoś dietetyka, który by ustalił, czy te osoby mogły jeszcze wytrzymać te kilka dni do ratunku. Ale zwróćcie uwagę, że z ich punktu widzenia to była jedyna opcja i oni byli już w szczególnej sytuacji. To jest szczególna sytuacja motywacyjna. Działanie w stanie wyższej konieczności. Więc jeżeli powiemy, że niebezpieczeństwa nie można było inaczej uniknąć, to już mamy niemal stan wyższej konieczności, który sprawia, że sprawca nie popełnia przestępstwa, jak stanowi ten przepis. Jeżeli nie popełnia przestępstwa, to kara nie zostanie mu wymierzona, dlatego że zachowanie jego będzie albo legalne, nie będzie spełniony ten warunek, że zachowanie musi być bezprawne, albo czwarty element definicji przestępstwa, o którym mówiliśmy. Nie będzie mu można postawić zarzutu, że się zachował niezgodnie z prawem. Nie będzie można powiedzieć, ty, Dadleju, ty Stevensie, w tym dniu mogłeś dać posłuch normie, czego, czego, byśmy czego od ciebie byśmy normalnie oczekiwali, mogłeś się zachować niezgodnie z prawa, zgodnie z prawem. Jeżeli powiemy, no tak powiedzieć nie można, bo to była szczególna sytuacja, to te osoby nie ponoszą winy. A jak zachowanie, jest legalne, albo nie jest zawinione, to odpowiedzialności karnej ponieść nie można. Pamiętacie, jak mówiliśmy o osobie, która nie ukończyła określonego wieku, albo o osobie niepoczytalnej, to właśnie o to chodzi. Nie można postawić zarzutu czterolatkowi, że ukradł klocek Lego o wartości 275 zł, koledze, bo on jeszcze nie osiągnął takiego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, jakiegokolwiek, które by umożliwiało powiedzenie mu tak, ty czterolatku mogłeś dać posłuch normie. Nie przyjmuje się, że on jeszcze nie może, nie może rozpoznać tego, co robi. A skoro tak, nie ponosi winy. Tak samo z osobami niepoczytalnymi, chorymi psychicznie. Jak można mu powiedzieć, mogłeś się zachować zgodnie z prawem, mogłeś się opanować, jak on właśnie nie mógł się opanować, bo słyszy głosy, i cierpi na jakąś chorobę psychiczną czy jakieś upośledzenie umysłowe. Podobnie jest tutaj, tylko jedna kwestia wymaga naszej uwagi. Jak się przedstawia proporcja dóbr? Bo, żeby to był stan wyższej konieczności, czy to z paragrafu pierwszego, czy to z paragrafu drugiego, to te, te dobra trzeba zważyć. Zwróćcie uwagę, że w paragrafie pierwszym mowa jest o tym, że dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Poświęcono życie. Żeby ratować życie. Dobra są tej samej wartości. Tutaj ustawa nie wskazuje na to, że to zależy od tego, kto jest nosicielem tego dobra. Zresztą bardzo by to było niebezpieczne, gdybyśmy powiedzieli, że życie jednej osoby jest warte więcej niż życie drugiej. To już niebezpiecznie by, by mogło przypominać okres II wojny światowej i jakieś takie podejście niemalże no, charakterystyczne, nie wiem, dla, dla jakichś takich przekonań o charakterze rasistowskim. Na przykład. Albo opartym na jakichś innych kryteriach, na innych różnicach. No ale nie ma wątpliwości, że w sytuacji, w której ratuję dzieci z płonącego, z płonącego budynku i ten budynek uszkadzam, nie wiem, niszczę drzwi pancerne, które by przetrwały cały pożar, one mają wartość 10 tysięcy złotych, a ja muszę je zniszczyć, żeby te dzieci uratować, to poświęcam już nie życie, ale mienie a mnie nie jest dobrem mniejszej wartości niż życie ludzkie, skoro tak poruszałbym się w granicach stanu wyższej konieczności z artykułu 26, paragraf 1. Druga, czy paragraf drugi. Można, i to spowoduje takie same z punktu widzenia odpowiedzialności karnej tej osoby konsekwencje, poświęcić także dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego. Co to oznacza? To znaczy, że działamy w stanie wyższej konieczności wtedy, kiedy poświęcamy dobro tej samej wartości. Życie za życie. Albo poświęcamy dobro wartości większej, ale nie oczywiście większej. No i konia z rzędem temu, kto powie, jakie dobro przedstawia wartość wyższą, ale nie oczywiście wyższą, a tutaj ustawa już nie podpowiada. Być może to, to jest mm, najbardziej charakterystyczna cecha prawa, prawa karnego również, że trzeba w takim przypadku dokonać wykładni, dokonać interpretacji tekstu prawnego i zastanowić się nad, to, na, nad tym, no, albo co poeta miał na myśli, albo co należałoby, jaki rezultat jest pożądany, albo jaki rezultat do jakiego rezultatu doprowadzą zasady logicznego rozumowania, albo zastanawianie się nad tym, jaki był cel, jaka jest funkcja przepisu, i temu podobne. Nie wystarczy nam poprzestanie. Na jakiejś wykładni gramatycznej, na odwołaniu się do tego, jakie jest znaczenie słów. No ja wiem, co to jest wartość wyższa. Być może już mniej wiem, co to jest wartość oczywiście wyższa, albo wartość, która nie jest oczywiście wyższa od jakiejś tam. No ale nałożyć taką, yy, taką kalkę pojęciową w sumie na dobra pozostające w konflikcie no dobra, no mienie jest wartością niższą niż życie, zdrowie jest wartością niższą niż życie. A co wtedy, kiedy w konflikcie pozostają wolność i cześć człowieka, czy jego honor? Jak to będzie? To wszystko jest pole interpretacji, podlega interpretacji. I to, co z mojej perspektywy jest najbardziej fascynujące, to podatność na uzasadnienie możliwość uzasadnienia różnych stanowisk w takim przypadku. Chociaż ja mam pełną świadomość tego, że to jest to, co doskwiera prawdopodobnie w, 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 osobom, które obserwują albo stykają się jakoś z wymiarem sprawiedliwości najbardziej. To, że tej pewności nie ma. Wreszcie piąty element definicji przestępstwa, który wydaje się nam jeszcze taki, najbardziej obcy albo zaskakujący. Bo przecież wszystkie przestępstwa są czynami, których społeczna szkodliwość jest wyższa niż znikoma. I znowu trudno jest osobie, która nie zajmuje się prawem, zrozumieć, o co tutaj dokładnie chodzi. Rozmaite funkcje pełni ten element, nazwany materialnym elementem definicji przestępstwa w prawie karnym, albo w funkcjonowaniu w miaru sprawiedliwości. Zwykle jeszcze powiedzmy 20-30 lat temu, on był traktowany jako element wyróżniający ten lepszy system prawny, lepszy ze względu na podział na powiedzmy blok wschodni i państwa Europy Zachodniej. On miał świadczyć o wyższości naszego systemu prawnego. W rzeczywistości on umożliwiał umarzanie postępowań, czyli jakby. Zaniechanie aktywności w miarę sprawiedliwości w sytuacjach, w sprawach drobnych, w przypadku przestępstw jakichś bardzo drobnych. Natomiast w tej chwili jego znaczenie jest nieco inne, i myślę, że w toku, w toku kolejnych wykładów będzie jeszcze okazja do tego tematu powrócić. Natomiast do czego, do czego Was bym zachęcał, to do rozważenia kilku przykładów filmowych, którymi, którymi, które bardzo dobrze uzmysławiają. Uzmysławiają te kwestie, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Jeden z przykładów jest zaczerpnięty z filmu, który z pewnością jest Wam znany. To jest druga część Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona. Jest tam taka scena przedstawiająca rozmowę Goluma ze Smigolem. No to jest oczywiście znany wam jeden z bohaterów władcy pierścieni. On się zachowuje w taki bardzo charakterystyczny sposób, który trudno byłoby na pierwszy rzut oka zdiagnozować osobom, które się zajmują, powiedzmy, psychiatrią sądową czy medycyną sądową. Bo trudno byłoby powiedzieć, czy to jest osoba, która cierpi na jakieś rozczepienie osobowości, czy to jest schizofrenia paranoidalna, czy to jest osobowość typu borderline. No, można to tak rozważać i, i rzeczywiście z tego punktu widzenia jest to bardzo interesujące. Natomiast tam rozmowa tego goluma ze smigolem, czy jego alter ego, dotyczy podjęcia decyzji o tym, czy pierścień powinien zostać skradziony, czy nie. I oczywiście, no, wspomnieliśmy na początku tych zajęć, że przestępstwo to jest czyn człowieka, zabroniony przez ustawę. I trzeba byłoby założyć, że ten golum, który jest naszym bohaterem, jest, jest człowiekiem i jest możliwe, jest możliwe pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Natomiast z punktu widzenia definicji przestępstwa, do której możemy sobie jeszcze na chwileczkę powrócić, żeby ją dobrze zapamiętać, niewykluczone, że w sytuacji, w której golum decyduje się odgryźć już w ostatniej scenie, w trzeciej części, Odgryźć palec swojemu, swojemu panu Frodowi, odpowiedzialności karnej za kradzież by nie poniósł. Dlaczego? To jest pytanie, które pozostaje otwarte. Czy dlatego, że to nie jest czyn człowieka, zewnętrzne zachowanie się sterowane wolą? Czy dlatego, że kradzieże połączone z jakimś uszczerbkiem na zdrowiu odgryzienie palca jest przecież uszczerbkiem na zdrowiu nie jest zabronione przez ustawę? A może to jest legalne, czyli jego zachowanie nie jest bezprawne, bo działał w obronie koniecznej? A może potraktowalibyśmy go jako osobę, należałoby go potraktować jako osobę niepoczytalną i powiedzieć, on nie ponosi winy, a skoro tak nie popełni przestępstwa? A może wreszcie to było zachowanie, którego społeczna szkodliwość była żadna? Albo było to społecznie pożyteczne wręcz. I to jest piąty element definicji przestępstwa. Społeczna szkodliwość. Tylko wtedy, kiedy tych pięć elementów zostanie spełnionych, jest możliwe wymierzenie sprawcy kary. Oczywiście, można się zastanawiać nad tym, co robić na przykład z osobami nieletnimi, które popełniają jakiś czyn zabroniony. Im kary nie można wymierzyć, skoro kara to jest Wyraz potępienia czynu. Wobec takich osób stosuje się środki poprawcze albo środki wychowawcze. Co robić z osobami, które są chore psychicznie, a popełniają jakieś czyny zabronione? Na przykład osoby chore psychicznie dokonują zabójstwa. Kary im nie można wymierzyć z tego względu, że one nie ponoszą winy. Natomiast można stosować inne, jeszcze no, w sumie niezamierzone dolegliwości które polegają na izolacji takiej osoby od społeczeństwa, żeby one nie popełniały w przyszłości takich czynów, żeby im to uniemożliwić, żeby spełnić taką funkcję powiedzmy, indywidualno-prewencyjną, już mówiąc zupełnie, zupełnie profesjonalnie o tym, jaką funkcję miałoby to spełnić. Takie środki są nazwane środkami zabezpieczającymi. No i są, są one znane. To jest na przykład umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym albo w jakimś zakładzie, nie wiem, leczenia odwykowego. Natomiast tylko wtedy, kiedy te elementy są spełnione, sprawca może ponieść karę. Zachęcałbym Was, żeby zastanowić się, zastanowić się jeszcze nad dwoma przykładami filmowymi. Jeden przykład filmowy to jest przykład z mrocznego rycerza w reżyserii Christophera Nolana. To jest jeden, jeden z, z, odcinków, z odcinków Batmana. Tam jest fantastyczna scena z punktu widzenia, fantastyczna po pierwsze ze względu na, taki, na taką wartość, którą do filmu wnosi, ale po drugie z punktu widzenia osoby, która pewnie jak, trochę, osoby takiej jak ja, która analizuje jakieś elementy popkultury pod kątem prawa karnego i posługuje się nimi w trakcie zajęć, fantastyczna właśnie ze względu na odpowiedzialność osób, które biorą udział w, w tej scenie. Ta scena jest nazwana eksperymentem społecznym Jokera i eksperyment polega na tym, że on dwie grupy, jakichś tam obywateli, powiedzmy cywi, obywateli cywilnych, nieskazanych i drugą grupę, którą stanowią, którą stanowią więźniowie transportowani z Gotham City do jakiegoś innego miejsca, no, te, te dwie grupy płyną dwoma promami. Możemy sobie założyć, że jest taka sama liczba jednych i drugich. Te dwa promy płyną, i w pewnym momencie na pokładzie jednego i drugiego słychać, słychać jakiś dźwięk. Okazuje się, że nawiązuje z, załoga, z załogą i osobami transportowanymi, bo to jest słyszane przez wszystkich. Joker, który umieścił, umieścił materiały wybuchowe na pokładzie czy pod pokładem jednego i drugiego promu. I teraz. Decyzję, którą on pozostawia osobom, które płyną, decyzja jest następująca. Prom A, jego załoga, dysponuje zapalnikiem do, do materiałów wybuchowych, które znajdują się na promie B. I odwrotnie. Załoga, która znajduje się na promie B, ma zapalnik do materiałów wybuchowych, które znajdują się na promie A. Macie 15 minut czy 20 minut na podjęcie decyzji. Decyzja jest taka, uruchamiamy zapalnik albo nie. Jeżeli uruchomimy zapalnik, mówi Joker, czyli zdetonujecie drugą łódkę, na, którą, na której są no, względnie albo cywile, albo osoby skazane na karę pozbawienia wolności, jakieś tam więźniowie, to pozwolę wam żyć. Druga grupa ma dokładnie taką samą możliwość. Uruchamiamy zapalnik, wysadzamy drugi prom, udaje nam się przeżyć. Jeżeli żadna z tych grup nie zdecyduje się zdetonować drugiego promu, to o godzinie 12 zdetonuje obydwie. To jest nic innego jak przypadek, o którym mówiliśmy w trakcie tych zajęć. No i ostatni, dla osób raczej o mocnych nerwach, to jest, przykład, to jest przykład z filmu Pulp Fiction w reżyserii Quentina Tarantino. Jest tam jeden element, czy jedna scena, o której teraz nie będę opowiadał, żeby zachęcić Was, was do obejrzenia tego filmu. A jest to scena, w której jedna z bohaterek używa środków odurzających i przedawkowuje. I zachodzi ryzyko, że ona poniesie śmierć. Pytanie, na które można byłoby sobie w tej sytuacji, czy należałoby odpowiedzieć, czy ta osoba, która ją ratuje, czyli osoba grana przez Johna Travoltę yy, o nazwisku Vincent Vega, poniesie odpowiedzialność karną, ratując ją w bardzo charakterystyczny sposób, czy też odpowiedzialności karnej nie poniesie. I ten element, który tam by należało zanalizować, to jest element związany z tak zwaną zasadą subsydiarności, o której mówiliśmy przy okazji stanu wyższej konieczności.